Senat poparł kandydaturę profesora Marcina Wiącka na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Za głosowało 93 senatorów, żaden nie był przeciw, 5 wstrzymało się od głosu. Po wielu miesiącach i 6 próbach Senat zatwierdził w końcu kandydata na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Głosowało 98 senatorów, za 93, nikt nie był przeciw, 5 osób się wstrzymało. Senat wybrał profesora Marcina Wiącka, to prawnik specjalizujący się w problematyce prawa konstytucyjnego i prawa człowieka. Dziś w Senacie przedstawił swoją wizję urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Działania moje jako Rzecznika Praw Obywatelskich chciałbym oprzeć na 3 definiujących je filarach, jakimi są godność, równość i dialog.